Nadwiślańskie miasto na drugim brzegu rzeki to Nieszawa, często nazywana wędrujące miasto. Kiedy w 1460 roku Nieszawianie zostali zmuszeni do opuszczenia swojego siedliska w Dybowie i osiedlili się 34 km w górę rzeki Wisły, dostrzegli, że również na nowym miejscu rzeka stanowi wschodnią granicę ich siedziby. Wyznaczonym terenem była wieś królewska Roskidalino, rozciągająca się od 701 do 704 km biegu Wisły. Teraz cofnijmy się do XIII wieku. Pierwsza jej lokalizacja to tereny dzisiejszej wsi Mała Nieszawka, położonej naprzeciwko Starego Torunia. Nazwa Nieszawa po raz pierwszy pojawiła się w 1230 roku w dokumencie księcia Konrada Mazowieckiego dla Hermana von Bauer. Obecnie na tym terenie rośnie zwarta kępa drzew, a przecież w latach świetności było to duże miasto z dwoma kościołami. Zburzenie zamku Nieszawskiego daje początek nowej Nieszawie. Osada o tej nazwie powstaje vis-a-vis Torunia wokół wzniesionego w 1425 roku zamku siedziby burgrabiego. Oto nowa trzecia Nieszawa. Wspaniałe warunki lokacyjne sprawiły, że miasto od samego początku mogło stać się silnym centrum gospodarczym. Mieszczanie mieli nieograniczoną swobodę w urządzaniu ogrodów, sadów, winnic, łąk, stawów oraz w połowie ryb w Wiśle. Z tytułu strat poniesionych przy przenoszeniu miasta mieszczanie uzyskali zwolnienie na 30 lat od wszelkich świadczeń na rzecz króla, z wyjątkiem rzeźników i sukienników. Ponadto zwolnieni zostali na okres 40 lat od wszelkich ceł i opłat drogowych przy jednoczesnym powierzeniu im wyłączności handlu na terenie miasta. Orzeł w koronie stojący na rybie to herb Nieszawy, symbol miasta królewskiego, zawdzięczającego swoje bogactwo rzece. Pierwszym wybudowanym kościołem w Nieszawie nie był jednak kościół parafialny, lecz klasztorny. Budowę kościoła i klasztoru ojców franciszkanów, początkowo drewnianego i tylko częściowo murowanego, rozpoczęto już w 1463 roku, zaś budowę kościoła murowanego w 1611 roku dzięki fundacji Wawrzyńca Śmiałka, rajcy Nieszawskiego i jego żony Agnieszki. Budowę kościoła parafialnego pod wezwaniem świętej Jadwigi rozpoczęto w 1468 roku. W przeszło 120 lat później z fundacji Wawrzyńca Żuca dobudowana została wieża kościoła. Ołtarz główny późnorenesansowy z początku XVII wieku z rzeźbami świętych. W zwieńczeniu płaskorzeźba świętej Jadwigi przed krucyfiksem na malowanym tle z architekturą. W polu środkowym ołtarza obraz adoracji Dzieciątka. Ogromną ozdobą nieszawskiej fary są stalle, 8- i 10-siedzeniowe oraz tron. Komplet manierystyczny z 1655 roku z bardzo bogatą dekoracją rzeźbiarską i hermowymi pilastrami.
Chór muzyczny późnorenesansowy z początku XVII wieku z boazerią wydzielającą schody. Malowane dekoracje arabeskowe imitują intarsję. W nawie świątyni jest 5 ołtarzy bocznych, 4 późnorenesansowe, 1 barokowy. Ten z lewej strony tęczy późnorenesansowy z rzeźbami. W polu środkowym postacie świętego Fabiana i Sebastiana. Przypust w średniowieczu był grodem, który w 1274 roku otrzymał prawa miejskie. Jednak nie zachował ich w okresie trzeciej lokacji Nieszawy. Na wzniesieniu skarpy pradoliny Wisły stoi XVIII-wieczny modrzewiowy kościół pod wezwaniem świętych Stanisława Biskupa i Marii Magdaleny. Ten kościół drewniany ustawiono na podmurówce z kamienia polnego. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, a szersza nawa jest zbliżona do pola kwadratu. Ołtarz główny lekko wklęsły z rzeźbami i 2 boczne ołtarze rokokowo-klasycystyczne z 1800 roku. W przeszłości w Nieszawie i okolicy było wiele kapliczek i krzyży przydrożnych. W okresie II wojny światowej wszystkie zostały zniszczone. Przy ulicy Zjazd zrekonstruowano kapliczkę poświęconą uczestnikom i ofiarom powstania styczniowego. Na bulwarze byłej komory celnej stoi obelisk z tablicą poświęconą marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Na uwagę zasługuje fakt, że nieszawski pomnik był monumentem pierwszym w Polsce postawionym w 1921 roku w dowód wdzięczności i uznania wielkiemu twórcy niepodległej Polski. Tablica wmurowana na ścianie ratusza informuje, że w 1925 roku Rada Miasta Nieszawa nadała Józefowi Piłsudskiemu tytuł honorowego obywatela miasta. Druga tablica pamiątkowa na ratuszu oznajmia, że godność honorowego obywatela Nieszawy przyjął papież Jan Paweł II. Tablica wmontowana w ścianie budynku klasztoru pofranciszkańskiego przypomina, że przebywał tam w latach 20. Maksymilian Kolbe. Vis-a-vis kościoła Farnego w domu sióstr zakonnych mieszkała i w 1905 roku zmarła matka Łucja Małgorzata Szewczyk, założycielka zgromadzenia Serafitek. Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1993 roku. W sierpniu 2004 roku na skwerze przy ulicy Rybaki został odsłonięty pomnik, obelisk upamiętniający niewinnie pomordowanych podczas II wojny światowej mieszkańców miasta, Polaków i Niemców. Wielką chlubą Nieszawy jest urodzony w 1867 roku syn nieszawskiego notariusza Stanisław Noakowski. Architekt, malarz, pisarz, wizjonier, a nade wszystko wspaniały pedagog i wychowawca. W Muzeum Stanisława Noakowskiego prezentowana jest stała ekspozycja poświęcona twórczości wielkiego syna Nieszawy,
oraz wystawy czasowe, jak ta, poświęcona twórczości ludowej, m.in. prace rzeźbiarskie Nieszawian, Feliksa Błaszczyka, Jana Centkowskiego i innych twórców. Na Nieszawskiej nekropolii jest grób rodziców artysty Eleonory Sandomierskich i Władysława Noakowskiego. Oto dom, w którym w 1898 urodził się syn ówczesnego burmistrza Nieszawy Heliodor Laskowski, inżynier, komandor, podporucznik, twórca słynnej baterii helskiej, która wsławiła się w walkach 1939 roku, broniąc polskiego wybrzeża. Na miejscowym cmentarzu znajduje się grobowiec, w którym spoczywa Heliodor Laskowski obok rodziców i braci. W latach 30. ubiegłego stulecia bardzo często bywał w Nieszawie, odwiedzając dom rodzinny żony Antoni Ferdynand Osendowski. Najpłodniejszy i najpoczytniejszy autor okresu międzywojennego. W Nieszawie wygłaszał prelekcje, przekazał dziesiątki książek swoich do biblioteki, żywo uczestniczył w życiu kulturalnym miasta. Uchwałą Rady Miasta Nieszawa z dnia 22 sierpnia 1933 roku temu twórcy nadano tytuł Honorowy Obywatel Miasta. Jesteśmy na placu Kazimierza Jagiellończyka. Pospacerujmy po centrum miasta. Wczesny ranek. Nieszawa budzi się ze snu. Słońce złoci klasycystyczne kamieniczki przycupnięte wokół rynku i te wzdłuż ulic odchodzących od placu promieniście. Spacerując, możemy podziwiać urodę tego zakątka kraju. Zbaczając z trasy E1, dalej jadąc zacienioną drzewami drogą asfaltową, wjeżdżamy do Nieszawy ulicą Mickiewicza, usytuowaną prostopadle do Wisły. W połowie długości ulicy stoi przeszło stuletnia kamienica z piękną sztukaterią. Wejście zdobne portalem, powyżej interesująca supraporta i w półokrągłej niszy na podstawie popiersi Mickiewicza. Przetrwały też świadectwa świetności miasta z okresu, kiedy Nieszawa była miastem powiatowym. Przy ulicy Ciechocińskiej świetnie zachował się zespół budynków byłego browaru, zaś w centrum miasta zlokalizowana jest część zabudowy komory celnej i wiele innych obiektów użyteczności publicznej. W tym miasteczku pozornie czas płynie jakby wolniej, a w niektórych wnętrzach wiekowych domów można odnieść wrażenie, że się zatrzyma. Czuje się dobre duchy przodków, świadczy o tym pieczołowicie przechowywana kolekcja obrazów, liczne bardzo ciekawe pamiątki z przeszłości i urokliwe bibeloty. W tym miejscu na Nieszawskim rynku zatrzymał się autobus, z którego wysiedli Witek i Edward, bohaterzy kultowej powieści Edwarda Stachury Cała jaskrawość. Zatem pójdźmy śladami Eda i Witka. Przyjaciele zrobili rundę wokół rynku obsadzonego lipami, szli główną ulicą miasta, zatrzymali się przy źródełku miłości i dalej podążali piękną drogą ze szczelistymi topolami. Szli na przypust.
mijali malownicze urobiska żwirowni, gdzie różne odcienie warstw żwiru zaświadczają o postępującym czasie. Wreszcie dotarli na wzgórze, na którym stoi oglądany wcześniej śliczny kościół modrzewiowy. Wróćmy na nadwiślańskie bulwary. Wisła płynie leniwie, w słońcu pysznie się promnie szale. Jednostka pływająca o napędzie bocznokołowym. Kształtem i kolorem przypomina dawne statki pływające na Mississippi. Prom jest wygodnym łącznikiem między Nieszawą a drugim brzegiem. Na swój pokład zabiera pieszych i pojazdy. Nic dziwnego, że piękne, urokliwe zakątki, sielskie klimaty małego miasteczka i błękitna wstęga Wisły przyciąga ludzi sztuki, między innymi malarzy. Rokrocznie odbywają się plenery malarskie dla studentów Akademii Sztuk Pięknych z Torunia i Krakowa. Tu właśnie wyznaczają sobie spotkania polscy i zagraniczni pasteliści. Plon plenerów prezentowany jest na organizowanych wystawach prac twórców. Dla miłośników muzyki wielką atrakcją są organizowane koncerty na wodzie. Scena zaaranżowana na błękitno-żółtym promieniu Nieszawa i otoczenie placu Hallera zamienia się w ogromną salę koncertową. Dla słuchaczy grają muzycy Filharmonii Pomorskiej z Bydgoszczy. Bardzo popularne są koncerty organizowane we wnętrzu wiekowej fary, chociażby jak ten w wykonaniu laureatki konkursu pianistycznego Japonki Rinko Kobayashi. Urodę i piękne położenie miasta docenili również filmowcy. Reżyser Tadeusz Chmielewski wybrał to miasteczko na miejsce akcji komedii Wiosna, panie sierżanci. Reżyser Rafał Kapeliński z Nieszawy uczynił tło filmu Ballada o Piotrowskim, pogodnej komedii o realizacji marzeń. Co się stało? Nie wiem. Pali się! Na pewno się pali! Ha! Panie, co jest? Pożar! Gdzie się pali? A bo ja wiem. Ludzie, ludzie, zatrzymajcie się. Po Waśkę przyjechali. Żelaznego chcą zabrać. Są nad Wisłą, przy mogiłach. Szybko, szybko. Dla popularyzacji miasta została opracowana i wydana drukiem dwutomowa monografia Dzieje Nieszawy. Towarzystwo Miłośników Nieszawy opracowało nieszawski kalejdoskop. Wydanych zostało wiele opracowań dotyczących historii obiektów sakralnych. Oraz baśnie nieszawskie. Wydawana jest gazeta Głos Nieszawski.
Miłośnicy sportu mogą dopingować swoją drużynę na meczach piłki nożnej. Pierwsza drużyna piłkarska powstała w 1932 roku. Nadszedł sukces, bo w roku 1997 mieszawscy piłkarze Jagiellonki awansowali do drugiej ligi, a Nieszawę nazwano stolicą kujawskiego futbolu. To miasto trzeba pokochać. Popatrzcie Państwo na te czarowne widoki. Już kończymy wędrówkę po Nieszawie i okolicy. Jeszcze raz spójrzmy na tę perłę Kujaw z drugiego brzegu Wisły. Zapewne urzekło Państwa piękno miasta, zespół architektoniczny oraz bogata i zawiła przeszłość Nieszawy. Na pewno zachwyciliście się położeniem, ciekawymi zakątkami i wspaniałą oazą zieleni. Jeżeli tak, to odwiedźcie to miasto. Nieszawa serdecznie zaprasza.